Witam. Dzisiaj mam do zaprezentowania kolejny ciekawy ciągnik. Razem jest to Valtra N141. Silnik o pojemności 4912 cm3. Moc nominalna 142 konie. Moc maksymalna 160 koni tego ciągnika. Udźwig podnośnika 7 ton 700 kg. Sprzęt świeżo do nas przyjechał. Opony przednie 540x65x28. Bardzo ładne, radialne. Przedni TUS. Pakiet oświetlenia LED-owy. Z góry bardzo taki duży, szeroki LED jest. Wyjścia hydrauliczne z przodu. Dwa koguty na dachu. Ostrzegawcze. Opony z tyłu prawie nówki. 650x65x38 alianse. Cztery pary wyjść hydraulicznych. Amortyzowana kabina. Zaczep dolny opuszczany typu Hitch. Teraz tutaj w komplecie jest drugi zaczep listwa. Także jest pakiet oświetlenia LED. Przednia ośka jest amortyzowana. Traktor pracował najprawdopodobniej przy transporcie. W kabinie jest naprawdę ładny, zadbany. Muszę zobaczyć na pedały, jak wyglądają. Tutaj nic nie wycierane, aż dziwne. Fotel również pneumatyczny, oryginalny, odwracany. Też nie przetarty od nowości. Ciągnik ma aktualnie 9066 motogodzin. I tutaj są wszystkie przeglądy ponaklejane. ...6999 tutaj miał. Tu jest następny przegląd z serwisu Klasa. We wrześniu miał 7497. Jeszcze tutaj mamy przegląd z tego roku. Tutaj wszystkie niepowycierane, gdzie to najczęściej we Valtrach jest już mocno powycierane. Nie widać tych oznaczeń na tych przyciskach. Naprawdę ładny traktor. Znowu oświetlenie. Tutaj miękka ośka. Traktor posiada także CB radio. Sprawne. Webasto. Programować, kiedy ma się włączyć. Radio Blaupunkt. Z USB. Klima. Podgrzewane lusterka i elektrycznie ustawiane. Przepraszam.
full opcja. Tutaj jeszcze są światła. Skrzynia biegów jest manualna, 4 biegi, 3 zakresy i 3 półbiegi pod obciążeniem. Gotowy do pracy, naprawdę ładny. Biegi działają, wszystko przerzuca bez żadnych problemów. Hamulce sprawne. Ładna maszyna. Silnik chodzi znakomicie, bo były wszystkie serwisy robione na czas, więc nie ma z nim problemów. Fajny traktor w świetnej kondycji, z oryginalnym przebiegiem, dobrze wyposażony. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.